Siemaneczko! Siemanko! Witamy Was w ten piękny poniedziałek. Zaraz będziemy mieć godzinę 12. Pokaż, jaki piękny poniedziałek. No, piękny jest taki, że pada deszcz. Słuchajcie, jak widzicie, różnimy się tym, że Mateusz ma brodę, a ja nie mam. I napiszcie w komentarzu, która wersja jest lepsza. Znaczy, w tym przypadku, a, dlatego to... ją golę. W tym przypadku. Bo jeżeli ją zrobię... Znaczy nie, bo ta jest akurat tragiczna. No to jest tragiczna, wyglądasz tragicznie. Bo ja polę ją podciętą czy coś, ale teraz to nie ma porównania. To nie o to chodzi. Jak chcecie, to napiszcie komentarz, która wersja jest lepsza. Słuchajcie, robimy sobie challenge z granicy, zaraz wam pokażę, z granicy polskiej. Jesteśmy na Żarskiej Wsi, na BP dokładnie, po stronie polskiej, bo nie wiem, czy już powiedziałem. I robimy taki Żarskiej challenge. Żarskiej Wsi nie ma w Niemczech. Żarska Wieś, no nie ma. No. I jedziemy w kierunku Krakowa i przez 4,5 godziny sprawdzimy, ile kilometrów uda nam się zrobić. Oczywiście nie wyprzedzając na zakazach, no z tą prędkością nie będę przeszło 8 dych jechał, bo wiadomo, że będę jechał taką prędkością, jaką, no maksymalnie jak będę mógł jechać, też będę jechał maksymalnie, bo oczywiście ja Łukasz kieruję, więc challenge ja odbywam. Z tego powodu, z racji tego, że mamy poniedziałek, może być duże natężenie ruchu pewnie gdzieś pod Wrocławiem, w Katowicach. No i w samym Krakowie. No i w samym Krakowie, no ale nie dojedziemy w 4,5. Bo tutaj na granicy, znaczy w kierunku zachodu bardziej. Teraz z mojego punktu, bo ja wklepię w nawigację, teraz z tego jak teraz mówię, to myślę, że 60-70 km nam braknie na przykład, żeby dojechać do Krakowa. Tak sobie myślę, a ty jak myślisz, ile może tam kilometrów? Staniemy na Orlenie przed bramkami. W 4,5 godziny? Mhm. Ja nie będę jechał z tobą. Dobra, już wiem, że Mateusz się pomylił i ma duży błąd. Zaraz zaczynamy, w sumie zaraz Tacho zaczynam. Ty co ja powiedziałem? No widzicie, to co powiedział to jest największą głupotą, jaką mógł dzisiaj powiedzieć. Poczekaj, bo już mi się kilka. Dobra, niech Mateusz sobie spokojnie daj mu telefon. Policzy, pokażę wam, gdzie jesteśmy. Tak jak mówiłem, dla tych, co nie wiedzą, gdzie jesteśmy, więc pokazuję od razu. A! BP Burger King Żarska Wieś. Tak to wygląda. No i dobra, co tu mamy? Ile tam jest? 24,1. Ja zaczynam tacho, Mateusz zaczynam tacho, nie? 389, więc nie wiem. Gdzie 389? Do tego Orlenu. To sobie oblicz naszą średnią prędkość i później... No dobra, się... spoko, luz. Ja nic nie mówię, ja nie dyskutuję, bo też teraz mam wyłączone myśli. Ja mówię, że... Zalajcie, dojedziemy. Ja mówię, że 60-70 km nam zabraknie, oczywiście wpisując Kraków. Wpisując tu Kraków, nie jakieś tam adresy. Kraków. Znaczy, tak, Kraków. Byle gdzie pokażę. Tak, a ty ile mówisz, że ile nam zabraknie? Ty powiesz, że dojedziesz. Dobra, dojedziemy tutaj. Dobra, spoko. Także zaczynamy. Ja jeszcze rozpoczęcia nie zrobiłem. Opcje, miejsce. Czekaj, Mateusz, sprawdź jeszcze ty dokładnie. Jest 24,1, bo ja to zawsze patrzę. Nazwiska czwórka musi być wygląda miejsce. Miejsce rozpoczęcia. Odpaść. Ej, dawaj, dla jej tam jakieś inne świat. Daj, a tego. Dobra, nie, bo za dużo ostatnio tych mamy tego. Tych rzeczy. Dobra, Polska. Daj, Hiszpanii. Dajemy młotki, tam wiadomo jakaś praca musi przez 2 minuty, więc dobra, odpalamy ciężarówkę i zaczynamy. Dobra, ruszyłem, nie zahaczę o gościa, bo w ogóle przez chwilę jeszcze TikToka musiałem jednego nagrać. I przepraszam cię kolego serdecznie z tego miejsca, nie wiem czy ty będziesz oglądał, wątpię. Nagrywam tylko i wyłącznie tego TikToka, żeby wysadzić kij w klubisko, tak? Więc 3 minutki z tego wywaliłem, tak? 3 minutki z tego wywaliłem. Ale przez ciebie nie dojedziemy do Orlenu. Dlatego mówiłem ci, że nie licz tak, bo nie dojedziemy, ale tym bardziej, że jeszcze na spitali będę wolniej jechał, żeby twoja racja nigdy nie była. Ej, w ogóle jeszcze raz mogę nagrać tego TikToka, jakby nie wyszedł, w sumie może to będą dwie plandeki. Są, no. Jak będą, to dawaj, uderzam od razu śmiało w taką akcję. Jestem jak najbardziej na tak. Muszą być jaja, musi być zła. A ten, puścimy tą osobówkę, żeby sobie pojechała, bo pewnie będę ją wkurzał zaraz. Mołdawia, Macedonia, MD, Mołdawia. Mołdawianie. Ej, zagadka, stolica Mołdawii. I to tak szybko, na literkę K. Na literkę K. Kto zgadnie pierwszy, ten dostaje ode mnie buziaka. Właśnie ktoś googluje. Właśnie bez tego. Bez internetu. Utrwalić sobie po prostu pamięć. Wiedzę. Ja na przykład, ja bardzo dobry mam z geografii. Dzisiaj ja muszę czasami wejść w mapę i przypomnieć sobie, no już po tylu latach ten człowiek sobie zapomina. Przecież ty 3 lata temu szkołę skończyłeś, to chyba nie... Czy są dwie plandeki? Dobra, to są dwie chłodnie, to nie przejdzie. Tu jest plandeka i chłodnia. Nie przejdzie, same chłodnie. Tu jest tylko jedna plandeka. Ja się tu zatrzymam i dam przy tym agregacie, że tam majstruję. Dobra, tam? Dobra. No to dawaj, ja coś sobie wyjadę. Muszę musimy dokręcić jedną scenkę do TikToka. Jak widzicie, to się tak robi. Także... Nie chciało mi się, bo ja tam na dosłownie sekundę wjechałem. 10 sekund postałem, 20 może maksymalnie i odjechałem.
Dobra, stój, nieważne czy prosto czy krzywo, żeby to szybko dograć. Dobra. Chodź, dokończymy. Zobaczcie, jaki mamy czas. 4:20, czyli 10 minut ujechane. Nie minęło 10 minut, a Łukaszowi już znudziło się kierowanie, także ja przejąłem stery. I aktualnie co robisz? Montuję TikToka. Łukasz montuje TikToka, dlatego żebyśmy mieli już go za chwilkę dodanego. I ten TikTok porusza naprawdę kontrowersje. Idealny kij w Mrowicho, taki solidny kij w Mrowicho. Robimy to. No niestety, za tym już jesteśmy, z nami jadą nasi trzej przyjaciele, czyli nasza mama tu jest pośrodkowa, po boku my. Te misie dostaliśmy od mamy, jak ktoś już wcześniej oglądał te nasze odcinki, to wiecie, że dostaliśmy je 2 lata temu na walentynki. W tym roku nic? W tym roku mamo nam nic nie dała się na walentynki. Dobra, cięcie, bo ja jestem sponsorem. Dobra, także, no i oczywiście buziaczki tutaj dla mamy, bo mama ogląda na bieżąco nasze vlogi. I dla Darka oczywiście uścisk dłoni prezesa. No i co? No już mi idzie jechać 8 dyszek za jakimś DWR 88. Mógłbyś przyspieszyć? Nie, oczywiście przed nim ktoś tam jedzie, więc wiadomo. No, wiadomo. Tam co jest, jak cysterna to wiadomo, albo girteka. 8 dych jeździ albo cysterna, albo girteka. No, albo przygłup. O, oczywiście łatają dziurę, którą pewnie będą łatać pół roku. Nie, będą ją łatać kilka razy. Kilka razy. Czy co oni to robią? No, a nie, pasy malują, dobra. Ja jadę zaledwie 30, malują. Poczekaj. Malują, nie, dziura. Dziura, suszenie dziury. Ja jadę zaledwie 30 minut, a już takie no, ty mamy takie rzeczy, nie? Żebyś ty do Wrocławia dojechał. Żebym ja do Wrocławia, żebym ja tu w ogóle... Do Katowic. Nie, do Wrocławia, ale zaraz sobie. Co ty robisz, ale... No i co, myślałeś, że kamery nie wyciągnę? Bo zamulał się tych, to już za wolno. To jest, to aż doprowadza... To było pierwszy, ostatni raz. No, zobaczymy, mam jeszcze 4... Ile, jaki ten czas jest? 4:02. No to mam jeszcze 4 godziny, Łukasz obiecał, że to robi ostatni raz, także... No zobaczymy. Ale taki dyskomfort ja czuję, no... No niepewnie się tak czuję, jak jadę za takim czymś wolno, jeszcze zwalnia tak. Ale nie oni jechali gdzieś co najmniej 7 dych. Jeszcze, no właśnie, on tak zwalnia, jeszcze taki naturalnie. Wjeżdżaj. Złapiecie nas, czy nie? Mamy przekroczony czas i to grubo. Są pan inspektory. Ciekawe, czy w Polsce też mają systemy tacho, tak? Prawdopodobnie nie. Nie wiem. Ale to nie mam takiej wiedzy. Oni wyjechali, czy osobówkę by wysłali, bo... Tak widziałem czasami, że właśnie tak stali i wysyłali osobówkę, nie? Wyleciała. I wtedy nas jeszcze... nie raz w życiu nas zapali, ale nie, to celna nie, była. To celna skarbowa. BAG też wczoraj nas przypadkowo zapało raz. To był czysty przypadek. Czysty przypadek. Czyściutki. Oczywiście podczas tej jazdy, nie zapominając o posiłku, o drugim posiłku, jakim jest jajecznica, oczywiście bagietka pochodząca z francuskiej piekarni, jaką był Auchan, czy gdzie my byliśmy? To jest z Niemczech. To jest z Niemczech. Nie, to nie jest niemiecka bagietka, tylko typowo francuska. No i słuchajcie, musimy zjeść ten posiłek. Łukasz, czas, powiedz nam, jaki masz. 31, a chodź pokazać. 31, żeby nie było, że jestem. Szkoda, że licznika nie pokazaliśmy na początku, ale i tak mamy spisany, także pokażę. Znaczy to i tak ciągle prosto jedziemy, nie będziemy nigdzie zjeżdżać poza toaletami. No właśnie, jakimiś... w sumie kto wie, gdzie jesteśmy, to jest w stanie obudzić to. Gdzie jesteśmy? Do Legnicy dojeżdżamy, czy gdzie? Tak, no zjazd na Legnicę, na pewno, bo już widzę znak, także dojeżdżamy. W ogóle przecież była taka sytuacja, szkoda, że tego nie nagrałeś. Wyprzedził mnie laweciarz. Też napiszcie w komentarzu, co myślicie na temat laweciarzy. Wyprzedził mnie. O! Pomysł na TikToka! Pomysł na TikToka już jest idealny. Ja już mam pomysł, no. Wyprzedził mnie w sposób normalny. Oczywiście wyprzedził mnie, dystans otrzymał, jak wyprzedził mnie. Ale to nie chodzi o to. Jedzie ja ci powiem tak. Masz... Widzę, że on jedzie. Że on jedzie. Ale za ciężarówką, za którą ja jechałem. I nagle zwalnia. Ja mówię, długimi. Od razu długimi. Ja się nie bawię. Długimi. Ja nie lubię, jak ktoś mi zajeżdża drogę. Rozumiem, jakbyś mówił o podgórki czy coś. Zajeżdża mi drogę. Znaczy zajeżdża, wyprzedza mnie i jeszcze spowalnia mnie. A ja sobie jechałem za ciężarówką elegancką. To ja wziąłem, wyprzedziłem, bo nie będę mówił w jaki sposób go przehamowałem. Nie przehamowałem, tylko wyprzedziłem. Wyprzedziłem go. No i go siedzi za mną. Nie wiem, czy ukażesz to jeszcze przez chwilę. Nie, nic nie widzę. Siedzi. Nie, wyprzedza mnie. O. Wyprzedza mnie. Akurat 5 ciągnie z górki, mam 9, 2, 3. To jest właśnie ten lewaciarz. Nie lubię cię. Ma jeszcze telefon w ręku. Proszę, dajcie to do ogry. RJAPX03. Nie lubię cię. Nie lubimy cię. Nie lubię cię i naucz się jeździć. Ja też nie jestem alfa i omega, ale takiej rzeczy to ty mi nie robisz. I on już jedzie za tą ciężarówką. Jak się uda, to może jeszcze raz go wyprzedzę. Jeżeli nie
wyprzedził wszystko, także nie lubię cię, jak sobie dalej. Nie lubimy cię, nie lubimy cię, nie lubimy cię, nie lubimy cię. Całe szczęście, że nie jesteśmy na drugiej stronie, bo nasz challenge nie miałby kompletnie sensu. Znaczy miałby sens. Tylko nie miałby takiego, wiecie, celu, jaki chcemy osiągnąć, ale chcemy go naprawdę fajnie osiągnąć. Wydaje mi się, że dobrze go osiągniemy, bo wyprzedzamy wszystko jak leci, nie korkuje się, także może być super wyniczek. Pierwszy postój, bo Łukasza przycisnęło do toalety. W ogóle zacznik jest gwiazd. To nazywają autostradą? Ja muszę hamować teraz wszystkie pojazdy z tyłu. Naprawdę, ja muszę je hamować. Ty nie wiesz, czy ktoś wjedzie w ciebie, czy nie. Ja sobie podjadę. Zanim stań. Zanim, nie. Zanim stań i pobiegnij tam do restauracji. I tak zrobię. Jeszcze. Nie, bo Boris też. Dawaj. Ale podjedź. Jeszcze. Dobra. Łukasz wrócił, także wyjeżdżamy. Ogólnie jaki masz czas? Ile wyjechał? Ile ci zostało? To jest czemu nie wiem. 3-3. Czyli 3 godzinki nam zostało na dojazd do Krakowa. Jesteśmy na tej stacji. To nie jest stacja. No czy stacji? Tu restauracja ta. Azjatycka ona chyba jest z tego powodu. Hiszpańska? Na pewno nie polska. Wyjeżdżamy sobie. Ej, wyobraź sobie na pauzę stać tak, jak oni stoją, nie? Nie wyobrażam sobie nawet tego. To w ogóle jest prysznic? Prysznic jak prysznic, toaleta. Czy ten... A przecież jest, ale prysznic ten stoi pewnie chłodnią. To pewnie agregat mu nie przeszkadza w tym, żeby ten... Żeby stać przy autostradzie. Dobra, rura. Wyłącz muzykę, bo nam... Jesteśmy w Katowicach właśnie, już wjechaliśmy na tą trzypasmową drogę. Dokładnie, z czasem jak wyglądamy 44 minuty. Przed Katowicami. Także na 100% ja już tego nie wygram, znaczy nie. Nie może tego zakładu, tylko tam gdzie ja myślałem, że dojedziemy, to no nie dojedziemy. Nie wiem, czy to akurat 100? Ja też nie wygram. Tylko 120 chyba, jakoś tak mi się wydaje. No to ja też nie wygram. 44 minuty zostały. Zobaczymy. Ale po prostu wpiszemy Kraków, bez względu na to, jaki adres pokażę, tak? I zobaczymy, ile nam kredy zostanie. Dokładnie. Szczerze powiem, że wtedy tylko tą ciężarówkę co wyprzedziłem, bo tak jak się jedzie, tak się jedzie. Na trzech pasach wiadomo, czy można wyprzedzać, czy nie. Każdy zawodowy kierowca to wie. Ale ja wam tego nie powiem, czy można, czy nie. Powiedz nam, można na trzech pasach, czy nie? Mam to powiedzieć? Ale w Polsce oczywiście, tak? No oczywiście w Polsce. Można się. No właśnie. Powiedzcie nam w komentarzach. Trzeba trenować. Właśnie się dowiedziałem, że będę bity od mojego kolegi Kosy. Mamy korek. Jest godzina 16.22. Mam 25 minut czasu. Chyba pierwszy ten parking się zmienimy. No i niestety prawdopodobnie nikt nie podołał wyzwaniu. Nikt znaczy, nie podoba. Sprawdzę, albo ty sprawdź, nie chcę zrobić telefonu. Czyli, że no... Na chwilę obecną możecie zobaczyć, że w 4,5 nie da się dojechać. To ja wpiszę Kraków. Powiedziałem 60 km, 70? 60 km, powiedziałeś, nie 70. To jestem jak najbliżej. Coś co nie pykło? Czy ja wygrałem? No ty wygrałeś, no. Tam na stację mamy 6,5 km, więc... 14 minut czasu pokaż. 14 minut czasu, także... No ale już nic nie będzie, tylko stacja dopiero przed klatkami w Krakowie, więc... Tak jak mówiłem, no tam może byśmy dojechali, byśmy jechali rzeczywiście prostociągle. Bez zjazdu, bez czego, to rzeczywiście jak liczyłem, to byśmy dojechali. Mhm. Ale że tak nie jechaliśmy ciągle, wiesz... Bez kolczy... A gdzie byśmy dojechali, czas powiedz? No tam, gdzie bym chciałeś ty dojechać. A ja, no to Orle, tak, bo nie wiedziałem, o czym mówisz. Nie, to po prostu wina kierowcy, jakim jesteś ty i dlatego tak to wyszło. No nie ma dzisiaj takiego ruchu, tylko na pracę w Katowicach to wiadomo, tak to taki jakiś, jak ten, w tamtym kierunku to rzeczywiście jest, co chwilę, nie? Wiadomo na jakich odcinkach, jak się długo jeździ, wiadomo na jakich odcinkach, to na czwarty są. Wielki sofer, pokaż ile tam ci czasu zostało. Nie dojechałeś do Krakowa, pokaż ile do Krakowa nie zostało. Nie dojechałem, tak jak mówiłem, dojedziemy na tyle, ile mówię. 8 minut. Tak jak mówiłem wcześniej, tak jak mówię. Tak. To jest licznik w głowie. To tak celowo jechał wolno, żeby tylko wygrać. Celowo. Ile jest kilometrów? 58. A tą drogą? Bo na A4 wiadomo, że się jeździ.
Kurwa. Tam jest zakorkowany, dlatego ci nie pokazuje drogi pieszej. W ogóle nie pokazuje 58. 56, no to czyli wiadomo, że się mam go. No nic. Zrobimy sobie następnego challenge'a, już wiem jakiego. Ale zobacz, ile kilometrów ujechaliśmy, obliczmy to. Czekaj, ja ci powiem. Bo ja sobie zapisałem licznik, pokażę to na razie. Pokazuję tam tak swoje rzeczy prywatne. Wiem. I tak. Mój licznik początkowy z tego to jest 108 339. A tu mamy 108 699. I tak 108 339 minus 108. Chyba źle zrobiłeś. 6 9, źle odejmujesz. No dobra, źle odejmujesz, ale dobra. 360 km. Dobrze, no źle odjąłeś to od tego, nie? 108. No 360 km zrobiłeś, Łukasz. 9 minus, a ja wolę dokładnie mieć 108. To jest dokładnie 108. Mamy 360 km w 4. Ile tam zostało? 22 godziny. No. 360. Czyli tragiczny wynik. Czyli bardzo dobry. Jak na takie nawet warunki. No w sumie nie było jakoś. No ale jeszcze zjeżdżałem. Nie, bo i tak czy siak bym nie dojechał tam. Tam tak czy siak bym nie dojechał. Dobra. Czapka w tą stronę w ogóle. Kończymy to. Widzimy się w następnym challenge, będziemy go zaczynać chyba już od jutra też. Od jutra, bo jutro też wracamy. Też chcemy zrobić sobie tę Hiszpanię, ale też niekoniecznie w takiego, tylko może innego, nie? Także na razie. Ej, w ogóle pobij, niech ktoś pobije ten rekord. Jak ktoś jest taki cwany, nie, 300 żyjętych ktoś pobije. No, pobije. A, że z granicy tutaj, Ale tam jeszcze w sumie BP takie. Gdzieś tam. Dobra, na razie, trzymajcie się, hej. Hej.